Dzień dobry, cześć i czołem, a dzisiaj pod lupę karty z Ligi Tureckiej wziąłem i nie są to już wyłącznie zwykłe karty, a wręcz przeciwnie. W tej ekipie znalazło się wszystko najlepsze, co oferuje FIFA 18 Super League, bo nie oszukujmy się, na tym etapie granie składami zwykłych kart z lig innych niż angielska, włoska, hiszpańska, niemiecka raczej nie ma sensu. Tym bardziej, że nawet nie pamiętam, kiedy po raz ostatni grałem na jednolity zespół w pierwszej lidze czy Full Champions, który zbudowany byłby w oparciu o ligę inną niż te cztery najlepsze, które przed chwilą wymieniłem. To wiele mówi o tym, jak wygląda obecna sytuacja i co liczy się w FIFA 18, ale ostatecznie najlepsze karty z Ligi Tureckiej wcale nie posysają, a kilka z nich dałoby radę w grze na nieco wyższym poziomie. No, chociażby Quaresma ze swoją czwartą kartą specjalną, informem ocenionym na 87, bo zdaje się, że w końcu znalazłem jakiegoś grywalnego portugalskiego zawodnika dostępnego na lewe skrzydło. Ale mówiąc poważnie, Quaresma w formie jest niemalże kopią JJ Okoczy w wersji Prime. Większość statystyk, parametrów fizycznych, gwiazdki sztuczek i tak dalej pokrywają się u tych piłkarzy, a największą różnicą jest cena. Okocza kosztuje 500 000 monet, a Quaresma mniej niż 50 tysięcy. I ta cena zdaje się być prawdziwą okazją, bowiem Portugalczyk potrafi w grze niemalże wszystko to, czym popisuje się Cristiano Ronaldo, no może z wyjątkiem El Tornado i umiejętnościami gry głową, bowiem mierzą tylko 175 cm wzrostu. Ale reszta umiejętności jest już świetna. Dribbling, strzały z dystansu, tempo. Po nim po prostu czuć, że ma się do czynienia z zawodnikiem z wysokiej półki i to samo powiedzieć trzeba o karcie Man of the Match Taliski. Brazylijczyk rok temu miał świetnego totsa, a jego najlepsza karta w formie oceniona na 86 już teraz bardzo go przypomina, przy czym jest ona w pozytywny sposób zakłamana, bowiem realnie w samej grze Taliska ma nie 86 jak podaje karta, a 88 oceny ogólnej, co jeszcze bardziej jest wyolbrzymione przez wzrost niczym u Ruda Hulita, czyli 191 cm i niesamowite strzały, które niewiele ustępują Holendrowi. Taliska w wersji Man of the Match jest zawodnikiem, który bez wątpienia wzmocni każdy brazylijski skład, bowiem poza nim i Paulinho niewielu mamy tak wszechstronnie utalentowanych środkowych pomocników z tego kraju. I nie jest dziwne, że jego karta kosztuje ponad 100 tysięcy monet, przez co jest najdroższą w całej lidze tureckiej. Idąc dalej, kolejną perełką w Super League jest to jasne drugi inform Juliano. Przyzwyczaiłem się przez lata, że Brazylijczyk jest jednym z tych nielicznych piłkarzy, którzy mają 5 gwiazdek sztuczek, ale jak się okazało, w FIFA 18 niestety tych sztuczek mu zabrakło. Nie zmienia to na szczęście faktu, że tak jak Taliska, jest on ukrytą bestią z realną oceną ogólną w samej grze wynoszącą nie 86, a 88. I jako ofensywny pomocnik, cofnięty napastnik, a nawet striker, jest w stanie zamieszać w obronie nie tylko takie jak Boateng i Bailly, ale również wśród co niektórych tańszych ikon. Natomiast skoro już przy obronie jesteśmy, to tutaj oczywiście jest najsłabiej, bo w lidze tureckiej po prostu brakuje klasowych defensorów. Mamy co prawda Pepe i to ocenionego aż na 86, ale jego tempo, chociaż składa się z tych samych cyferek, to wynosi już tylko 68, a to przez wielu graczy jest nieakceptowalne. Pepe co prawda dalej jest w stanie zatrzymać niejednego napastnika, ale tak jak niemalże każdy w tej grze, często potrzebuje do tego wsparcia swojego kolegi z obrony, a to, które daje mu klubowy kolega, czyli Domagoj Vida, chociaż jest dostatecznie dobre jak na możliwości jego oceny ogólnej, to na zamiary poważnej gry jest jednak niewystarczające. Natomiast wszystko zmieniło się, kiedy w momencie, w którym Vida otrzymał czerwoną kartkę, w jego miejsce swoją szansę gry dostał Joseph De Nayer. Młody Belg oceniony raptem na 74, który na swojej srebrnej karcie, ani wśród atrybutów wewnątrz gry, nie ma ani jednej umiejętności ocenionej co najmniej na 80. Do tego mierzy on 184 cm wzrostu, co jak na środkowego obrońcę nie jest żadnym wybitnym wynikiem i ogólnie na papierze nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Wręcz jest we wszystkim słabszy od Domagoja Vida, natomiast nie wiedzieć czemu to wszystko nie ma w jego przypadku odzwierciedlenia na murawie. De Nayer gra jak klasowy stoper, bez problemu gasiłem nim napastników takich jak najwyżej oceniony inform Salaha, trzeci inform Sona czy wersja Prime Bergkamba. Nie mam bladego pojęcia, jak to jest możliwe, że w tej grze znalazł się w końcu tak nisko oceniony zawodnik i to do tego stoper, który jest użyteczny, ale cieszy mnie to niezmiernie, bo dzięki temu chociaż przez chwilę poczułem się jak podczas gry w FIFA 14. I ostatecznie najlepszym składem z Ligi Tureckiej, który kosztuje około 200 tysięcy monet, da się poważnie podziałać nawet na poziomie pierwszej ligi, o ile używa się najlepszych kart, które wymieniłem w zestawieniu na ten odcinek. Może nie jest to gra, która pozwala nam na dyktowanie warunków w każdym meczu lub masakrowanie przeciwników w stylu
wielu składu za 25 tysięcy Super League z FIFA 16, ale też nie naraża nas ona na regularny łomot od rywali z drużynami za grube miliony, a to już coś. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!